No witam się z Wami dzisiaj wieczorem u mnie w kuchni i przygotuję dzisiaj coś słodkiego. Tym razem ani ciasto pieczone, ani ciasto na zimno. Mianowicie tutaj mam składniki na masę do wafli. Zaraz powiem, co trzeba i co dalej. Zainspirowała mnie do tego Ewelina. Ostatnio robiła wafle i wysłała mi wiadomości, że robiła akurat wafle. A że ja akurat nie mam jeszcze na swoim kanale wafli i robiłam je już bardzo dawno, więc postanowiłam z jej przepisu zrobić właśnie te wafle. Także Ewelinko, dziękuję. I mam dwa opakowania wafli. Ponoć masy ma starczyć na prawie dwa opakowania tych wafli. I tak można powiedzieć, inspiracją jest Ewelina do zrobienia tych wafli. A też mam mleko w proszku, które dostałam jakiś czas temu w paczce od Tomatinki, więc mogę go dzisiaj wykorzystać. A tutaj taka resztka mleka, które jeszcze mi się zostało. O, kiedyś właśnie robiłam sernik z mlekiem w proszku. I już Wam mówię, co trzeba. Jak widzicie, mam produkty przygotowane. Przepraszam za dzieciaków, ale niestety jest taka mrzawka i muszą być w domu i tutaj będą sporadycznie zakłócali całą sytuację. Czyli tak, szklanka cukru zwykłego, pół szklanki mleka, margaryna jedna. Czekajcie, jeszcze kakao sobie nie przyniosłam. No dobra, mam, zapomniałam. I dwie łyżki kakao. Całość tych produktów trzeba będzie razem zagotować, więc przygotowałam sobie garnek, a mleko w proszku. Będzie dwie szklanki potrzebne, ale to w późniejszym etapie. Czyli tak, do garnka wlewam pół szklanki mleka, u mnie 3,2, wy używajcie jakie chcecie. Wsypuję cukier. Daję dwie łyżki kakao, łyżeczka ciemnego. A jeżeli chcecie, myślę, jakieś śmietankowe, to możecie kakao pominąć. Ja akurat dostałam przepis na wafle kakaowe, więc takie zrobię. I do tego ta margaryna się tutaj rozpuści nam w tym mleku. Tą margarynę. Kto nie preferuje margaryny, to wiadomo, niech używa masła. Jest każdego wolna wola, bo niektórzy piszą, że w życiu by margaryny nie używali. Także zawsze podkreślam, margarynę lub masło. Ja akurat preferuję margarynę, więc używam do różnego rodzaju ciast. I tak te wszystkie składniki doprowadzę do wrzenia, zagotuję i potem trzeba poczekać, aż to ostygnie. I będziemy dodawać nasze mleko w proszku, dwie szklanki do tego i miksować mikserem, partiami oczywiście mleko w proszku. To już teraz tutaj Was nie będę trzymać. Lecę to sobie zagotuję. Oczywiście trzeba mieszać, żeby się nie przypaliło. Widzimy się, jak już to będzie ostudzone. Będziemy dodawać mleko i miksować. Zagotowana masa już jest lekko ciepła. I teraz będę po troszeczku dosypywała partiami to moje mleko w proszku. Ma być dwie szklanki. I sobie to zmiksuję. I widzimy się, jak już masa będzie gotowa, żeby po prostu nie było grudek.
Tak, już masę mam zmiksowaną. Jest dosyć, powiem Wam, fajnej konsystencji. I zaraz będziemy te wafle przekładać. Masę już odstawiam na bok. Synu, nie pchaj mi tu nosa. Zobaczymy, na jaką ilość naszych wafli ta masa wystarczy. O, tak sobie wezmę. I będziemy brali. Bierzemy pierwszą waflę. Oj, oj, oj. Na jednej Wam, wiecie, pokażę waflu. Teraz to sobie rozsmaruję. Zobaczymy, na ile to wystarczy. Albo łyżką tą, co mam, albo sobie nożem tutaj naszykowałam z boku, wiecie? No, chyba jednak nożem będę rozsmarowywać, żeby weszło w te wszystkie kratki. Tam ta moja masa. I tak tutaj będę postępowała. Dodam tutaj, wiecie, na całość tej masy. I tak to rozsmaruję. Nie będę Was tu przytrzymywać. Czekajcie chwilkę. I zobaczcie, już pierwszy mam wafel nasmarowany. Teraz będę przekładała go waflem w ten sposób, że tą stroną, gdzie są te mniejsze wzorki, na tą, a tutaj na to wykładam masę. Widzicie, jak się ściapkałam? I tak dalej będę postępowała, przyduszę mniej więcej, żeby, wiecie, one były równo, te wafle, żeby się tutaj nic nie połamało. Potem po całkowitym przełożeniu zobaczę, czy mi starczy na jedno, czy na dwa. Ewelinka mówiła, że na około dwie sztuki opakowań wafli się okaże. Przełożę na tyle, na ile mi wystarczy. Także widzimy się, jak już będę miała wszystko przełożone. I moi drodzy, przełożyłam już te wafle. Wyszło mi, można powiedzieć, na półtorej paczki. Zostały mi dwie całe tutaj wafle. Także następnym razem troszkę powiększę proporcje, chyba zależy od wafli, ale Ewelina mówiła, też wyszło i prawie dwie paczki, także u mnie też tak. I postanowiłam zrobić w ten sposób, że przycięłam te wafle na pół, bo chciałam, żeby one były wyższe, i tutaj mam tą właśnie połowę, można powiedzieć, z połowy wafli przełożone. Wygląda to tak. Ja sobie tu zawinę w tą folię i zaraz przyduszę czymś ciężkim. I tutaj też również w tej folii z wafli są właśnie całe opakowanie wafli. Powiem Wam, fajna masa smarowna. O, z boku prezentuje się tak. Oczywiście pokażę Wam po ukrojeniu, jak będzie wyglądać. Teraz pójdzie do stężenia, do lodówki. Przygniotę czymś ciężkim, żeby one fajnie się, wiecie, ułożyły. I za dwie godzinki, mówię Ewelina, od schłodzenia już mogą być, a najlepiej na noc, jak macie czas. Takie u mnie dzisiaj wafle. Wafle z mlekiem w proszku, z masą kakaową. Widzicie? Także sobie chłopcy zjedzą pewnie. Posmarują sobie te wafle, wiecie. Ja im pokroję na mniejsze cząstki, posmarują sobie dżemem i będą mieli takie dzisiaj a la ciasteczka. A to wędruje do lodówki i przyłożę czymś ciężkim. Także takie prace wieczorne, już słaba jakość światła, ale już jest naprawdę późno, a mi się zachciało wafli.
No dobra, to jeszcze Wam później pokażę po pokrojeniu. Pewnie jutro dopiero. Dlatego dzisiaj będziemy kroili, to już nie będę Wam nagrywać, żebyście w miarę dobrze widzieli jutro. Że myślę, że w ciągu nocy nie znikną wszystkie, żeby Wam pokazać chociaż kawałeczek. I mam ukrojone moje wafle na talerzyku. Prezentują się w ten sposób. Oczywiście musieliśmy wieczorem spróbować, jakby było inaczej. Także, Ewelinko, dziękuję za przepis. Wafle mi wyszły bardzo dobre, już próbowałam. Także, kochani, warto robić. Żegnam się, pa. A tutaj robimy. Przekładamy dżemem te pozostałe nasze wafle. I to tak jeszcze ode mnie. Syn tutaj, widzicie, robi. Jak ktoś naprawdę nie ma czasu, jest zapracowany i naprawdę chciałby zrobić coś słodkiego, to może zrobić sobie z deską obróć. Może sobie zrobić w ten sposób, że idzie po prostu, kupuje sobie wafle, przekłada dżemem swoim lub jakimś innym, powidłami i też ma fajny deser do herbatki, tylko właśnie dżem powoduje to, że wafle potem miękną, nie? Ale to tak, wiecie, na szybko z tych wafli, co zostały, takie, o, widzicie, i sobie przekładamy, już mamy dwa posmarowane, przekładamy sobie, jeszcze nam jedna została, o, i ta już ostatnia, to już będzie na wierzch i akurat słoiczek prawie dżemu. Jest, widzicie? I takie coś, to nawet dziecko może zrobić sobie. Już wiadomo, dziecko musi mieć więcej jak 10 lat, żeby coś takiego zrobiło. Także pod waszym nadzorem może sobie zrobić, prawda? Tak. Z dżemem wafle. Dobra, kochani, to taka ciekawostka jeszcze na koniec.